Pana marszałka znam wiele lat. Zawsze podziwiałem go za zaangażowanie i oddanie dla spraw mieszkańców naszego regionu. Zawsze też wiedziałem i wiem, że w przypadku trudnych tematów, problemów, my jako samorządowcy możemy na niego liczyć, na jego wsparcie. Dlatego z pełnym, że tak powiem, przekonaniem popieram go jako kandydata do Senatu i uważam, że takich właśnie ludzi potrzeba naszemu regionowi w Senacie. Dziękuję bardzo. To teraz może ja. Drodzy mieszkańcy, to bardzo ważne, kogo wybierzemy w najbliższych wyborach do Senatu. Czy będzie to osoba reprezentująca interes partyjny tylko i wyłącznie, czy będzie to osoba właśnie stąd, którą my znamy, która zna nas i która zna nasze problemy i zawsze jest, kiedy mamy jakąś sprawę do rozwiązania. Dlatego proszę o oddanie głosu na pana Romana Kolka, który jest wybitnym specjalistą z dziedziny zdrowia, który na pewno godnie będzie reprezentował nasz właśnie tutaj region w Senacie. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę, to z panem marszałkiem Kolkiem współpracujemy od kilku kadencji. Także to jest współpraca samorządowa na szczeblu województwo-powiat. Myślę, że wiele projektów zostało zrealizowanych. Następne są w trakcie. Także za to dziękujemy. Jest profesjonalistą w wielu dziedzinach, choć myślę, że najlepszym w dziedzinie medycyny, ale z pozostałymi dziedzinami też tutaj mamy, myślę, że wspólne zdanie w sensie współpracy. Także za to wszystko dziękujemy. Myślę, że będzie świetnym kandydatem na senatora i będzie prezentował Polszczyznę na pewno z honorem i będzie dbał o wszystkich mieszkańców. Jednym z celów mojego zaangażowania w politykę zdrowotną jest poprawa dostępu do świadczeń onkologicznych. I temu służyć będzie podpisanie nawet w najbliższych dniach, już w poniedziałek, w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu, umowy pomiędzy dyrektorem Opolskiego Centrum Onkologii a szpitalem w Kędzierzynie-Koźlu. Umowy, która będzie służyła poprawie dostępności zarówno do diagnostyki, jak do leczenia. Szybszego leczenia i przybliżenia miejsca leczenia onkologicznego dla pacjentów okolice Kędzierzyna-Koźla. Od dawna uważałem, że takie działania trzeba podjąć. Stwarzają się dobre okoliczności do tego, aby taka współpraca zacieśniła się i aby ułatwić możliwość leczenia onkologicznego pacjentom oddalonym od Opola, i temu ma właśnie służyć ta inicjatywa związana z onkologią. Uważam, że decentralizacja, czyli przybliżenie do miejsca zamieszkania takich możliwych świadczeń, które dla rzecz pacjenta można zrealizować blisko domu, zdecydowanie poprawi skuteczność postępowania, zdecydowanie ułatwi pacjentom dostęp do usług i na to bardzo liczę. To jest jeden z elementów programowych, dlatego że, jak pan doskonale wie, panie redaktorze, intencją moją i celem mojego działania jest generalnie zwiększenie nakładów na politykę zdrowotną, na opiekę, zarówno tą onkologiczną, kardiologiczną, każdą, dlatego że w każdym obszarze występują deficyty, a kierowane dzisiaj strumienie finansowe tylko i wyłącznie na rozpoznane najważniejsze, priorytetowe, deficytowe kierunki, jak chociażby operacje usunięcia zaćmy, operacje endoprotezoplastyki, zabiegi tomografii, diagnostyka tomograficzno-komputerowej, rezonansu magnetycznego, rozwiązują problemy tylko w tych kilku zagadnieniach. Brakuje oddziaływania na całość i myślę, że tego rodzaju inicjatywy w środkach, które dzisiaj znajdują się w systemie, na pewno usprawnią i poprawią efektywność i spowodują, że nasi pacjenci będą zadowoleni z tych usług. Robimy to dla nich, bo to jest przede wszystkim najważniejsze. A drugim w tle, tak jak mówię, celem jest walka o to, aby Opolszczyzna była sprawiedliwie traktowana w podziale środków między oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia i aby tych środków przybywało szybciej niż dotychczas. Bo dzisiejsze zwiększenie przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia, środków, którym wspomniany fundusz, pochodzi z wzrostu gospodarki, większej ilości osób pracujących, podniesienia pensji. To są przyczyny tego, że mamy w systemie więcej pieniędzy, ale koszty równocześnie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej rosną o wiele szybciej. Panie marszałku, żebym ja to dobrze zrozumiał, czyli teraz jest tak, że na przykład pacjent, który potrzebuje chemioterapii, będzie mógł jej doświadczyć tu na miejscu w Kędzierzynie-Koźlu, w szpitalu kozielskim, czy dalej będzie musiał jeździć do Opola albo do Gliwic? Generalnie chodzi o to, że przygotowanie warunków do wykonywania chemioterapii w placówkach oddalonych od Opola wymaga odpowiednich także inwestycji, zaangażowania i przygotowania zarówno personelu, jak i warunków udzielania tych świadczeń. Nie jest możliwym, że w każdych warunkach, w każdym miejscu można przygotować, ale generalnie ja jestem gorącym zwolennikiem i do tego będę dążył, aby te elementy leczenia, które można przybliżyć do pacjenta, w tym wypadku chemioterapia,
jest możliwa. Uważam, że Kędzierzyn-Koźle jest dobrym miejscem do tego, aby tą działalność tutaj można było prowadzić. W odniesieniu pan powiedział, że będzie podpisane porozumienie, ale kiedy... Współdziałania dyrektorów w zorganizowaniu tej opieki. Chodzi o to, że ta kompleksowość usług i współpraca między ośrodkami dotyczy zarówno etapu diagnostycznego i współdziałania po to, żeby wykorzystać dobrze działający sprzęt znajdujący się tu na miejscu, a potem pacjent, że tak powiem, w ramach także konsultacji, współpracy, współdziałania mógł być, jego opieka mogła być zaplanowana z zaangażowaniem wszystkich możliwych sposobów postępowania leczenia. Chemioterapia jest jednym z nich, natomiast jest oczywiście także i radioterapia, jest postępowanie operacyjne. Część zabiegów operacyjnych dotyczących postępowania onkologicznego już dzisiaj wykonywana jest w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu. Kwestia jest skoordynowania tego i osiągnięcia jak najlepszych wyników. Do tego jest potrzebna wymiana także doświadczeń pomiędzy lekarzami, pomiędzy profesjonalistami medycznymi, ale w odniesieniu do radioterapii dzisiaj musimy dbać o wykorzystywanie dobrze potencjału już zorganizowanego, dlatego że nie jest możliwe dzisiaj, aby samą radioterapię przybliżać bardzo do miejsca zamieszkania pacjenta. To jest skomplikowana kwestia wymagająca całego zespołu ludzkiego, bardzo kosztownej aparatury i wykorzystujmy dobrze i skutecznie sprzęt zgromadzony w jednym miejscu. Stąd niektóre rzeczy muszą być scentralizowane. O tym świadczą także mapy potrzeb zdrowotnych opracowane na poziomie krajowym i w związku z tym musimy w myśl tych działań postępować. Natomiast tam, gdzie możemy ułatwić, rozwiązać problemy chociażby dostępu do świadczeń specjalistycznych, konsultacyjnych, to trzeba zrobić i temu ma służyć także to porozumienie.